Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj intensywny dzień, więc biorę Was ze sobą, pokażę Wam, co dzisiaj mam zaplanowane. Ale zanim wyjdę z domu, mam jeszcze spokojnie 10 minut, pokażę Wam, co mam na sobie, ponieważ mam nową bluzkę i to jest koszulka z ASOS-a. Zobaczcie, ona jest naprawdę długa, to jest taka wręcz tunika, bo no tyłek by mi przykryła, że tak powiem. Ale ja sobie tak wsadzę w spodnie, wkasam. ASOS 20 funtów, miałam kod zniżkowy na 20%, więc dałam za nią 16, ale bardzo mi się podoba, zobaczymy jak będzie po praniu. Ja lubię wszystkie takie koszulki, po pierwsze białe, w tym roku to jest mega faza na białe topy. Nie wiem, czy zostawić te kolczyki, czy założyć wkrętki, za chwilę to jeszcze przemyślę. Wracając, białe topy w tym roku rządzą i wszystko co ma motyw ust, pomadek, takie właśnie makijażowe od razu kupuję, nie zastanawiam się. Także podlinkuję Wam ją w opisie na dole i to jest L, tak jak mówię, tylko że mogłaby być też M, bo jest luźna. Jeśli chodzi o mój makijaż, robiłam live'a na Instagramie w środę, który jest dzisiaj 22? Chyba tak, więc pozdrawiam wszystkich, którzy byli, bo te filmiki to przynajmniej z tygodniowym opóźnieniem. Patrzę, czy Wy tutaj nie jesteście brudni, ale chyba jest ok. Dwie rzeczy makijażowe, które mam na sobie i o których chcę Wam powiedzieć, to jest oczywiście błyszczyk marki Essence, ten bezbarwny, 2 funty, hit, sztos, uwielbiam. Dzisiaj jest taki dzień, że wiem, że będę jadła, idę na kawę, więc nie chcę się bawić jakieś ciemne usta, poprawianie ust, więc zwykły błyszczyk do torebki leci od razu. I na oczach mam cień w kredce marki By Terry, to jest 04, taki bardzo ładny kolor, o jest fokus, coś takiego i tak on wygląda na oczach, tak jedynie delikatnie roztarty, bardzo tak podbija te niebieskie tony w moich oczach i są takie bardziej niebieskie niż zielone, bo ja tak mam, w zależności od tego jakich kolorów użyję, tak moje oczy wyglądają, raz bardziej zielono, raz niebiesko i to jest super kosmetyk, ponieważ tutaj nie trzeba żadnej bazy, wystarczy dosłownie dać taką grubszą, że tak powiem, kreskę przy linii rzęs, porozcierać wszystko, dołożyć trochę, może więcej w zewnętrzny kącik, bo ten efekt da się budować i tak to wygląda, także fajny kosmetyk tak na szybko. I muszę sobie kupić więcej kolorów. Mam kilka kredek, właśnie cieni w kredce, takich kremowych, ale to jest mój ulubiony, bo tutaj też jest wysuwany i tak dalej. Piękne opakowanie na filmiku, oczywiście mój kod wchodzi, 20% zniżki na nim, w razie czego, dobra, kończę. I zapach, który mam dzisiaj na sobie, to jest ten zapach z Guerlain. Zobaczcie, jakie jest zużycie, już naprawdę duże, ale to jest ten zapach, to jest taka moc perfum, że wystarczy dosłownie 2 razy się psiknąć i cały dzień ja ten zapach czuję. On jest trochę bardziej taki intensywny, wieczorowy, ale dzisiaj właśnie mam ochotę dodać sobie zapachem trochę więcej pewności siebie. Nie brakuje mi jej, że tak powiem, ale to jest taki zapach, który jeszcze bardziej tak, na który więcej osób zwróci uwagę, jest troszkę mocniejszy i tak dalej. Nie jest dla dziewczynki, o może tak, więc Guerlain. No i tak już tam widzicie w tle, co ja tutaj mam. Mam tutaj swój kuferek. Ja zawsze przed wyjściem, przed makijażem, kiedy właśnie nie maluję w domu, sprawdzam po 3 razy, czy mam wszystko, także mam wszystko zapakowane na moim IGTV, na Instagramie oraz na Facebooku tym YouTube'owym, fokusowana. Jest właśnie filmik taki 9-minutowy, więc Wam podlinkuję najwyżej tamte materiały, jak chcecie zobaczyć, co dokładnie jest w tym kuferku. Także myślałam, że spakuję się w 2 kosmetyczki i po prostu będę mogła wziąć mniej, ale ja muszę mieć wybór. Ja muszę mieć wybór, coś mi się tutaj nie domyka, tak mi się wydaje. I to jest górna część z... za chwilę to muszę to sprawdzić. To jest górna część z tego kuferka dużego, który mam z BMQ, bo to jest właśnie taki kuferek na narzędzia. No i dzisiaj premierowo biorę moją torebeczkę i tutaj naprawdę weszło mi wszystko, co jest potrzebne, czyli mam ładowarkę, mam jeszcze powerbanka, mam prezent dla Klaudii, właśnie mam książkę, którą kupiła mi w BAF, no i tutaj kilka rzeczy z boku, no i oczywiście pędzle, bo bez tego bym nie dała radę, więc gdy wyciągnę tą książkę, to będę miała trochę więcej miejsca, także to jest mój zestaw na dzisiaj. jestem w końcu, zobaczcie, tutaj są dziewczyny, tu jest Gabrysia, czekajcie, o, tu, nie, źle, tu Gabrysia, Asia tam już jest wymalowana, lalunia moja piękna. Także ustawiamy sobie teraz światło i będziemy robić zdjęcia, także ja już nie mogę doczekać, bo wyszło po prostu mega. Także mamy tutaj taką pierwszą czarną, długą, elegancką sukienkę, a tutaj mamy drugą taką różowiutką. Także Asia, która to mówiłaś, że zostaje? No, tutaj różowej, tej księżniczkowej. Księżniczkowej, tak, no bo tu właśnie mówimy, Asia dzisiejszą nockę idzie, także rzęsy, full glam, kiecka i tak dalej. Czyli może jakieś święto narodowe, tak ładnie się tak ułożyło. Jeszcze tak cię szybko tutaj pokażę, zanim zaczniemy. O, popatrzcie tu jeszcze na mnie. O, w takim w miarę dziennym świetle. No i jest. Poszło. Dobra, zaczynamy. No, I wake up like this. Ja już jestem po sesji w Tesco, jeszcze podjechaliśmy na szybkie zakupy i zobaczcie, jaką marynarkę tutaj wyrwałam, jaki ona ma kolor. Wow. Hej kochani, witam was serdecznie. Dnia następnego, taki dwudniowy vlog się nam złoży. Mam teraz do zrobienia śniadanie i chcę wam pokazać, co będę robiła. Pierwszy raz kupiłam te kiełbaski w Tesco, 2 funty kosztowały, także tutaj możecie zobaczyć, jaki to jest smak i tak dalej. Chcę wam pokazać też skład, myślę, że nie jest najgorszy jak na takie gotowe kiełbaski, już wam pokazuję. To niestety nie jest nic, że tak powiem, since free w diecie Slimming World. Czekajcie, co jest z tym fokusem? Może teraz, o, możecie sobie zastopować i stwierdzić, czy jest to coś ok dla was, czy niekoniecznie. Ja od czasu do czasu lubię takie kiełbaski. Są takie kiełbaski chyba Hex, one się nazywają, ale był w Tesco teraz za ponad 3 funty i stwierdziłam, że ostatnio był za 2,50, mówię, bez przesady, także jedzenie idzie w górę masakrycznie. Dlatego wziąłam te na spróbowanie i tutaj właśnie skusiłam się też z tego względu, że one nie są jakoś bardzo tłuste, ponieważ tutaj dwie kiełbaski, one miały 4 synsy, dobrze mówię, 80 kalorii podzieli 8 na 2, tak, 4 synsy w 2 kiełbaskach. I ja dzisiaj nie planuję jakoś bardzo być niegrzeczna, że tak powiem, więc takie 3 kiełbaski sobie zjem, to już będzie 6 synsów na śniadanie. Do tego sobie jeszcze zrobię 2 jajka i fasolkę, a tutaj z boku jeszcze parzy mi się kawa, bo teraz właśnie piję kawę taką z praski. Tu mam 4 łyżki kopiate kawy, to jest chyba Prima czy Chibo, polska jakaś taka kawa właśnie sypana, i do tego będę sobie robiła ice coffee właśnie na mleku sojowym i jeśli dobrze sprawdziłam, to 250 ml tego mleka to jest moje codzienne healthy extra, które powinnam wypić, ale ponieważ mam dużą szklankę i wiem, że tego mleka będzie więcej, to około 2 synsy będę musiała sobie za tą kawę, że tak powiem, dołożyć i nie będę słodziła, bo to mleko jest słodkie samo w sobie, dodam 4 kostki lodu i będę miała swoją kaweczkę, także biorę się za śniadanie. Piekarnik rozgrzałam na opcję grill, ponieważ właśnie na grillu będę robiła tamte kiełbaski, nie będę ich smażyła, więc zobaczymy, jak będą smakowały. Kawa zrobiona, teraz jeszcze kostki lodu się troszkę rozpuszczą i będzie idealna. No i proszę bardzo, zrobione, gotowe. To moja porcja to dla Szymona, także to jest moje pierwsze śniadanie, jego drugie, bo on raczej do 11 by ze śniadaniem nie wytrzymał, także wygląda to może mało apetycznie, ale jest pyszne, chociaż nie wiem, czy jak te kiełbaski, dam wam później znać. Kolejne łączenie z kuchni, czyli będę szykowała obiad, ale zanim powiem wam, co i jak robię, to taką nowość kupiłam, przynajmniej dla mnie nowość, w Tesco, i to jest taka herbata, takie saszetki, już wam pokażę, jak to wygląda w środku, które wrzucamy bezpośrednio do zimnej wody, ale wiem, że dziewczyny też to zalewały wrzątkiem, także można. Ale ogólnie pomysł jest taki, żeby robić z tego taką właśnie herbatę na zimno i w Tesco to teraz jest na promocji za chyba £1,80, bo normalnie to ponad trójkę kosztuje, więc czekam na promocję. I są takie butelki specjalne, obok jakby przeznaczone do tego celu, w których wiecie, jest jakby butelka i w środku jest taki koszyczek, gdzie można właśnie wrzucić tą herbatę, ale ja też miałam tutaj taką zwykłą butelkę i to sobie zrobiłam, bo to jest chyba na pół litra wody, o ile dobrze robię. No i wstrząsnęłam to, spróbowałam po chwili i smak to jest niby kokos, ananas i zielona herbata. Nie wiem, dosyć intensywny mi się wydaje, ale zobaczymy, czy to będzie dobre. Jeszcze była wersja truskawkowa, także tutaj taka woda smakowa mi się po prostu robi z boku. No, jak widzicie, mam tutaj mięso mielone. Ważne w Slimming World jest to, żeby kupować mięso mielone, które ma, gdzie to jest napisane, nie więcej niż 5% tłuszczu. Także będę robiła za chwilę takie pulpeciki. Dosyć mocno to mięso przyprawię, tak myślę, że bez bułki tartej, bez niczego w środku, bez żadnych takich dodatków, po prostu dużo przypraw i właśnie podsmażę je na tym moim psikaczu, na przykład na tym kokosowym. No i później to wszystko wrzucę do naczynia żaroodpornego, w którym będzie sos. I mój sos pomidorowy wygląda tak, że podsmażę 2 cebule, kiedy one mi się zeszklą oczywiście na tym. Wcisnę nawet całą resztę tutaj tego czosnku, bo ja lubię, kiedy jest dużo czosnku, i wrzucę te 3 puszki z pomidorami, przyprawię solą i pieprzem i później, kiedy już mi się to fajnie wszystko, wiecie, zagęści, zrobić taki fajny sos, dodam jeszcze może trochę przecieru pomidorowego do smaku, dużo ziół, oregano, bazylia, zmiksuję wszystko blenderem i właśnie te już takie podsmażone meatballsy po prostu wrzucę tutaj i zapiekę, i to będzie jeszcze z małymi ziemniaczkami, bo mam tutaj taką paczkę właśnie z Aldiego i do tego będzie mizeria, więc taki mój pomysł na obiad. I ja tutaj jeszcze, jak widzicie, może w kuchni, tu jest kamera, podgląd oczywiście, ale że on jest z boku, mam tutaj właśnie groszek, który jest dosyć słodki i cały czas sobie podbieram i podjadam, jak mam na coś ochotę, także teraz jest dosyć słodki, bo był taki okres chyba 2 albo 3 tygodni, że był tak gorzki, nieważne gdzie kupowałam, że nie kupowałam przez chwilę. Także która jest godzina? Prawie 1:00, więc ja się biorę za szykowanie obiadu. Sos pomidorowy wygląda w ten sposób, po prostu mega, jeszcze to później wszystko zblenduję i tyle wyszło mi kuleczek, pulpecików mielonych z pół kilograma mięsa, ale żeby tak nie było jednak sucho, dodałam trochę cukinii, po prostu obrałam ją ze skórki, starłam na tarce na grubych oczkach i dałam minimalnie tylko bułki tartej, żeby to było trochę jednak bardziej takie zwięzłe. No i teraz biorę się za smażenie. Nam obrałam ziemniaki, a chyba Szymonowi ugotuję makaron do tego, bo myślę, że z makaronem to będzie mu po prostu bardziej smakowało, a my do tego jeszcze sobie zjemy mizeria. Tak wygląda mój obiad, czyli 4 ziemniaczki, mizeria. Mizeria jest zrobiona z jogurtem greckim beztłuszczowym i wziąłam sobie tylko jednego małego mielonego, bo ostatnio w ogóle jem mniej mięsa, więc tyle mi wystarczy. Także akurat, szaleństwo, jest godzina 15, więc życzcie mi smacznego. Dolałam sobie trochę więcej wody raz do tej herbaty i myślę, że spokojnie to wypiję, także fajny bajer, spróbuję jeszcze te inne smaki, jeśli ta herbata będzie na promocji, także ogólnie mówiąc myślę, że warto spróbować, jeśli lubicie zieloną herbatę. Chyba się wam dzisiaj nawet nie pokazywałam, także dzisiaj no make-up day, teraz godzina prawie 16. Ja zrobiłam wszystko, co miałam zrobić, pozałatwiałam kilka ważnych spraw. Byliśmy też na spacerze rano, podkurzałam w domu, zrobiłam obiad, jak widzieliście. Później jeszcze tylko będę jadła 2 jabłka Pink Lady i może na kolację, jak będę głodna, to zjem sobie jeszcze jogurt z owocami, bo tam mam właśnie truskawki i borówki, które wczoraj jeszcze kupiliśmy wieczorem, bo zajechaliśmy do Tesco. Mierzyłam też wczoraj taki żakiet, pokazywałam wam go na Instastory. Czekajcie, pokażę wam teraz tutaj zdjęcie, bo pewnie później zapomnę wkleić, a chcę wam właśnie pokazać. Już wam pokazuję. I powiedzcie, czy brać, czy nie brać, czy się po niego wrócić. Patrzcie, to z kąta w kąt się przekręca. Coś takiego w Tesco. To jest taki kolor, jakbym powiedziała, takiej brązowej jarzębiny, czyli taki właśnie rudawy, Mega mi się ta marynarka spodobała, ale właśnie byłam pewna, czy ją brać, czy nie. 25 funtów kosztowała i jest jeszcze w takim kolorze musztardowym, który to jest jeden z kolorów, który zawsze przyciąga moją uwagę, ale go nie kupuję, bo wiem, że wygląda, jakbym była chora, jakaś taka zielona się robię. Ale ta właśnie marynarka mi się spodobała i była w dużym Tesco, więc dajcie znać, czy wrócić, czy nie wrócić po nią, chociaż podoba mi się. Ja to mogłabym cały czas chodzić właśnie tak ubrana, że spodnie, trampki, jakiś top pod spodem prosty i na tą marynarka. No lubię, tak lubię, więc zobaczymy. Jestem przeszczęśliwa, bo zamówiłam nam bilety do teatru właśnie jak będziemy w Warszawie. W ogóle już jestem, jestem w szoku, bo ostatnio też zamawiałam chyba 2 miesiące wcześniej swój bilet i już tych biletów nie było zbyt dużo, także bilety mamy kupione na przedstawienie i idziemy we 3. Idę oczywiście z Kasią i z Asią. Asię poznałam na pierwszym spotkaniu, które było w Warszawie. Ostatnio też się widziałyśmy, jak byłam. Także teraz też idziemy. Także mamy ambitny plan na takie właśnie, wiecie, kulturalne popołudnie i wieczór, a później iść na kebaba. Także balans musi być zachowany. Teatr i kebab. No ale w sumie wychodząc z teatru obok są 2 kebaby i są naprawdę dobre. Także wiem, gdzie iść. Coś was chciałam pytać. Aha, 2 rzeczy. Ostatnio właśnie na live pytałam was, czy jeśli idziecie pierwszy raz do makijażystki, nie wiem, zwracać się na makijaż, na jakieś warsztaty, na cokolwiek, czy ma dla was znaczenie to, czy ona jest pomalowana? Czy zwracacie właśnie na to uwagę, czy ona ma makijaż, czy go nie ma? I to jest moje pytanie do was, takie właśnie otwarte, czy, no właśnie, jak to jest u was, czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia, jak to oceniacie, więc dajcie koniecznie znać, będzie mi miło poczytać wasze odpowiedzi, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że albo koniec września bym chciała, albo sam początek października. Powiem wam, o jakich datach myślę, jeśli chodzi o następne warsztaty takie grupowe w Peterborough, bo kilka osób się mnie pytało, więc tylko tutaj wtrącę na koniec. Już wam mówię, albo bym chciała niedziela 30 września, albo 14 października, któraś z tych 2 niedziel. Wstępnie taki jest plan, zobaczymy jak mi to wyjdzie, bo tak, już była dosyć długa przerwa, a co te, nie wiem, 6 tygodni bym chciała te warsztaty robić, tym bardziej, że wiem, że jesteście zainteresowane, bo mnie dopytujecie też o te grupowe. Już mnie teraz mam taki mega busy weekend. Mam tak, w sobotę mam indywidualne, w niedzielę o 7 rano mam makijaż, o 10 mam indywidualne i chyba później po południu już będę na sesję brzuszkową malowała, ale to się okaże. Dzisiaj mam właśnie mieć potwierdzenie. Także tyle, kochani, z mojej strony. Mam nadzieję, że ten vlog się wam podobał. Cieszę się, że będę miała taką pamiątkę z sesji, taki, wiecie, backstage. Teraz tylko czekam na zdjęcia. No i co, kochani, widzimy się w kolejnym filmiku. Odpowiedzcie na moje pytanie. Tyle. Bujaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.